się przywitasz? A się przywitam. No to się witam. Hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu, Stardziasie i Pan Duduś. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym jakże epickim, mamy nadzieję, odcinku serii Zagrajmy w Train 2 symulator pociągów. Tak, jest to najnowsza odsłona, ja jestem ten żywy. Grzesiek niestety pendolino, no ale co zrobić? Witam was w ogóle. Czekaj, bo ja tu coś mogę rozdupcyć. Coś zrobiłem. Byś tylko dupcy. Rozdupca. Zalałem cię. Co? Zalałem się. Jestem zalony w trupa. Płyniemy, Grzesiek, wodę w wodę. Widzisz, jestem Jezusem. Zamieniłeś wino w wodę? O, ja wiem, co trzeba zrobić. Nie, stworzyłem wodę. No zawsze to jakiś początek, nie? No o, nie w tę stronę, Grzesiek. Nie z tego. A nie możesz tego magiem po prostu przesunąć? No właśnie. Dawaj, skakuj, co ty byś beze mnie zrobił? A to i tak, przejście tego, no będzie... Jesteś sprytna kuna, dawaj. Jak nie ty, bo jak nie ty, to kto? Bo jak nie my, to kto? No tam jeszcze topory są. Ja się tutaj czuję jak w Dark Souls czasami, naprawdę. Tak, tak, to bardzo zbliżona gra gatunkowo. Powiem. Tak, w ogóle właśnie chcieliśmy wam zdradzić sekret. Gra seria Train jest prequelem Dark Souls. Stary, jak ty przejdziesz do kolejnego pomieszczenia, to się dowiesz, czemu mi to przypomina Dark Souls. Grałeś kiedyś Dark Soulsa? Nie, oglądam tylko u ciebie na kanale, ale to czasami jak mi się zachce. Nie no, no to jeszcze oglądam, nie widziałeś tego odcinka, bo pomimo, iż ty niestety już jesteś wredna kuna i nie oglądasz u mnie innych serii, co jest mi smutno i bardzo przykro, nie, no, to ja się staram. Nie, oglądam jak mam czas, tylko że no u mnie ostatnio kiepsko z tym czasem. Czyli nie oglądasz, no przyjdzie DLC do Horizona, też nie obejrzysz. No prawie przebiegłem. Dobrze, no w sumie przeszedłem. Po moim trupie. Jezu, Grzesiek, gdzie ty jesteś? Patrzcie o ten pejzaż. Jestem na dole. Zamknąłem se goblina w klatce. Chodź. O, wsadzę se go. Jestem na górze, stary, jak do ciebie dojść? A nie, po ludzku. Ja tu mam. No nie mam drogi dalej. Jezu, Grzesiek, gobliny, gobliny! Ja nie tu. Chodź tu do mnie, spadnij! Masz rycerza. O, dobra. A teraz to ja wam pokażę. Nie mam przejścia dalej. Pokażę wam moją brutalność. Moją siłę. Gdzie ty jesteś? Na dole, na pierwszą gobliny, a ich jest tutaj. Jak ja mam się tam zrobić? No to jak ja tu wlazłem, a ty nie? No ja cały czas na górze jestem, może coś się zwaliło. Powiedziałbym, że tyś się zwalił, ale to źle zabrzmi. Ja nie wiem. To zres mnie tam na dole, o. Ale jak ja tu wlazłem, a ciebie tu nie ma? Ja tu nie mam drogi dalej, stary. Co? Ja tu nie mam żadnej drogi dalej. To musisz się zabić gdzieś tam. Nie mam jak. A, może będę. Ale masz tam jakąś kulkę na dole? Tak. Dobrze. Nawet dwie. Zabieram się, uwaga, rozpoczynam procedurę lamienia. Nawet na dole mam dwie kuleczki. Okej. No jestem, ale czemu wcześniej nie byłem? Ciężko mi to przyznać. Jesteś na dole? No, widzisz? Jestem. Tylko no chodź, rycerza nie mamy. Boś tu jesteś potrzebny. Chodź tu tym swoim rycerzem i rozpierdudupcz to, oto. Rozpierdudupczem. Uwaga, rymcem, srobudubudu. Tam coś jest, jakiś kamień. Kamień przeznaczenia. Dużo beczek wybuchowych. Bierzemy tego kamienia ze sobą, nie? No, myślałem, że to jest detonuje, ale chyba jednak nie bardzo. Ja zaraz zostaw to mnie, jestem specjalistą. Może ja mieczem, bo ja mam ognisty miecz. Dupą, czekaj, nie czekaj, mieczem, ja mam o. Co ty robisz? O. Nie rób tak. Czemu? A czemu żeś to zrobił? No bo chcę tam na górę, żebyśmy mogli skoczyć. No to myślę, że chodzi nam o to, żeby je zdetonować. Mam prezent dla ciebie na walentynki. Jest taki obślizgły ten prezent. Daj mi maga. Mosz. Tam dla ciebie. Ta dźwignia nie robi nic. No, ognistym mieczem zdecydowanie jestem w stanie zdetonować beczki z prochem. Ma to sens! Duduś, prosiaczku, ja chcę do ciebie skoczyć.
Ty mi mogę? Zara. Zara to będzie twoja teściowa normalnie na gitarze grała. Grube teksty. No. Masz maga. Żeby jeszcze były sensowne, to by było spoko. Jak tam na górę wskoczyć? Tu jest jakaś dźwignia, ale ona nic nie robi. Że ja ją nawet szturchałem, ale gościu powiedział... A, dobra. To trzeba rozten. Tak, dobra. Już widzę, już wszystko zrobię. Po prostu to teraz rozdupcę. To rozdupcy ten karton, a karton rozdupcy inne rzeczy. I wszystko będzie rozdupcone. I teraz zadziała. Widziałeś to? Masz, ale ja to jestem sprytny. Jak to ty? Ja to wymyśliłem. Ty, patrz, znowu jakieś takie pomieszczenie, jakby Baby Jagi. I znowu te pierdziołki, co to puszczają bombki. Oczka, nie wiem nawet jak to nazwać. Nie do końca pomogłeś w ten sposób. Co ty? Zobacz ile tutaj teraz porespiłeś tego dziadostwa. Muszę mieć maga. Gdzie jesteś? Obok ciebie? I muszę mieć teraz... rycerza. No to się zabijam, no co zrobię? Gdzie to nas przeniesie? Dobra, tutaj, niedaleko. Poczekaj, muszę mieć maga i rycerza, ja to ogarnę. Dobra, no... Czemu to się zniszczyło? To było głupie. I teraz muszę... O właśnie, widzisz, teraz to zrobię. Okej. To ci tarcza... Dlaczego ci tarcza nie zadziałała? No właśnie, ja się obróciłem do tyłu... Przodem. Nie rozumiem. Do tyłu, przodem, przodem, do tyłu. Ale to, wiesz... To by zadziałało, ja to zrobię następnym razem. Tylko, że nie rozumiem, czemu się odwróciłem tyłem do tego dziada, co to pluje tym. No, pokaż Duduś, na co cię stać. Pokaż, na co cię stać. No i ob twoją mać. No dobra. Dawaj, ale... dawaj, jajaj. No jestem tu i co to zmienia? Poka pokasowe, poka pokasowe. Już teraz jest nowa piosenka. Już jest teraz. Wyślij mi Udesa. What? Nie no, wyślij mi Nudesa jest. Aha, iż, no to jak skończymy nagrywać... Zabij się, stary, zabij się. Jak skończymy... Dlaczego? A dlaczego ja nie mogę tu przejść? No bo nie przejdziesz bez rycerza. Jak skończymy nagrywać, to wpisz sobie seksmasterka, pokaż mi Nudesa, nie? No niespecjalnie mnie to interesuje, ale dobra. Musisz być na bieżąco w internetach. Skoro muszę, no to trudno. Ja to zrobię teraz. Aha, dobra, już kminie, bo rycerz się odwraca tarczą do przodu w to miejsce, gdzie akurat wskazujesz kursorem. Rozumiem! Dobra, przeszedłem. Osiu, teraz ty. No, takie bardziej makabryczne te obszary wokół zaczynają się tak, robić, teraz, nieprawda? Teraz takie... Ale podbijać się na rozgwieździe, to powiem ci... Ciekawa. Pomysły mieli przednie. I te kraby w ogóle. No bomba. O, ty. Ośmiornica. Duża ośmiornica. Taka ze 40-metrowa. Ło, panie. Który przypomina mi tą, gdzie jest Dory. Gdzie jest Dory? Fajna bajka swoją drogą. Dory? No, gdzie jest Dory? Druga część, gdzie jest Nemo. Okej. Okay. Bardzo... Gdzie jest Nemo też nie oglądałem, ale luzik. Jak można... Gdzie jest Nemo nie oglądałeś? No nie wiem, dorosły jestem, nie oglądam. Skąd ty jesteś? Z południa Polski? Czemu tak? Gdzie jest Nemo jest super bajką, polecam. Można się fajnie pobawić. Tak samo zresztą, gdzie jest Dory też jest bardzo, bardzo fajną. Byliśmy z Natką. Did you know that the octopus has three hearts? Tak, wiedziałem, że ma 500 serc. Jak ty się tam skończył? No normalnie. Umiejętnościami, mój drogi, umiejętnościami. I fartem. No od góry, tam masz taką platformę. Musisz na platformę, a potem z platformy na to, co on ma w mackach. Majtkach.
Wężu ludzie! Wężu ludzie! Dupa, nie wężu. Dupa! Stara dupa. Dobra, znalazłem kulkę. Ile się znajdzie, podniosłem tyle moje. Pani Rosabel! Nie wiem, cały czas nie wiem jak... Co? Pani Rosabel to jest. Zacząłem latać. Jak ja to zrobiłem? Leciałem przez chwilę. Jak ja to zrobiłem? Muszę... Robisz tak? Jezus! Miażdżyło mnie. Tu się tyle czasami dzieje. Grzesiek, to jest twój, dla ciebie, koleś. Koleś dla ciebie. Znowu demon. Kurde lebele, no gram w Dark Soulsa kapra demony, tutaj kapra demony. Dobra, dawaj, masz, walcz, zabij go. Możesz w niego strzelać? Młotem? No, co ty byś zrobił bez moich instrukcji? Dobra. Lecim na Szczecin. Pędzim na Będzin. Jedziemy z tym śledziem. I widełki, ale tam coś można rozpierdopsyć. Pewnie woda się znowu leje. Poka, poka, dupa, dupa, dupa. Dupa, dupa, dupa. Tej piosenki nie znałem. Jakaś nowa musi być. Czekaj, bo ta platforma tam chyba po coś jest. Na lewo, nie? Na lewo, na prawo, w górę i my się tak jakoś nie wczuwamy specjalnie mocno imersyjnie w fabułę tego tytułu, ale myślę, że ta pani Mac, która się tutaj na obrazach pojawia, odgrywa jakieś dosyć spore znaczenie. O, wskakuj, widzisz, ja ci muszę przyciągnąć no, platformerkę. Wszystko, tylko... No i co? Jajco, nie, czekaj. Aha. O, wskakuj. No i co? Czekaj, stój! Dobrze by młotem było... Młotem spróbuję. To trzeba... Poczekaj, nie, to magiem trzeba zrobić, czekaj. Nie, nie! Kurde, do duś. O, widzisz? Ja cię błagam. Rozwal to u góry, tego cyca. Ciekawe czym. Zojo, albo rzuć coś, nie wiem. A jak będę strzelał tą Zoją w wodzie? Możesz tych opierozum? Dobra, przydałby się trzeci. No. Dupa, to trzeba ma... No ładnie wyszło. Magiem to trzeba ten. Czekaj, ja mam pomysła, Waldek. No słucham cię. I możesz zrespić tam skrzynki, żeby była przeciwwaga na tej? Czekaj, weź to, no. O. No i idź teraz tam. No daj mi maga. Coś takiego. Daj mi maga. No dzięki, tak w mordę dostałem. Dobra, skakuj. Weź to odsuń, bo nie wyjdę. Wyobrażasz sobie, jak by to wyglądało, gdyby to był realny świat. Tu musimy wodę zrobić, bo... No ale dobra, odsuń to, do samego końca. No jest, skoczysz tam, dasz radę? No. Ja już teraz nie wyjdę. Jaka pucosawka! No i bomba. To nie pije kawy, ten trąba. Ja to muszę przetestować, bo ja stary leciałem. Znowu leciałem, widziałeś? Nie. Tato, nie. Tato, ja latam. On gada. Ty, ale fruwam. No, dzięki. O mój Boże. Król Goblin. Trochę do ciebie podobny, wiesz? Nie, z profilu to cały ty. Nie? Jezus!
Oj mój Boże. Dobra, Grzesiek, on jest twój, nie? On jest twój. Dobra, ma pasek zdrowia, więc nie jest tak źle. On jest twój? Grzesiu! Czekaj! Grzesiu! Staram się chyba, nie? Chyba trochę zerwały. No ja nie wiem. Dupa tam się starasz. Dupa tam! Dupa tam! Dupa bomba! No wiesz co zerwał, no pucha psa nie ma. Bigo, bigo! Kuźba, zabił mnie. Jesteś... Wszystko zależy od ciebie. No chyba sobie jaja robisz. No a co ja poradzę, że zginąłem, no? Potężny super hiper duper uber boss, król goblinów. Grasz w Dark Soulsa, poradzi se z byle goblinem. Lej go, lej go. Co Dudu się nie żyje, lej go. Możeś no, rzucił, to... ale żeś rzucił, powiem ci. Tak my Polskę budowali. Dobra, jeszcze raz. Ha. No dobra. To jest do ogarnięcia. Ja do, mogę rzucić tam tą spowalniającą czas, żeby on wolniej szedł. No, jest to jakaś opcja. Gdzie ty jesteś? Nie mogę wskoczyć. Nie mogę wskoczyć, nie mogę wskoczyć. Dobra, jest. No to co ty masz takie problemy jakieś? Właśnie szybko, łatwo mi to poszło, nie wiem o co chodzi. Gotta move out! Keep it up, babe! Aha, czyli... On... Dobrze poszło. Czyli my tu już z nim od razu walczymy, to nie jest powtórka, jak zauważyłeś. Kobieta w niebie. Ale zauważyłeś, że on już ma mniej życia. No dobra, spoko, tylko jeszcze żeby to przeżyć. Klej go, klep go. Czy ty gdzieś tam jesteś? Tak, strzelam w niego. Zobacz, jak mu życie zabieram. No, dobrze. Prowadzę go do ciebie. Cieszysz się? Bardzo, zobacz, jak dostaję. Popatrz. No to moim młoteczkiem. I giń! Treasure at last. I'll keep his crown, if you don't mind. Hurray! Hurray! To przeszliśmy grę, tak? And our own kingdom will soon be safe. Shall we head back to the house? Not so. No właśnie, nie tak prędko. I'll take a look first. Oh, must we? Ja myślę, że my z tym wielkim królem się też spotkamy. No to był chyba ten wielki król. Nie, to był jego sługus. Miał koronę. No to może, to w sumie faktycznie. Kalibum. Ty, ładna! Look, this is Isabel. Isabel. It's got her name on it. Yes, Rosabelle's sister. The one who used to own the portal locket. So where is she now? Wygląda jak moja przyszła żona. Nie wiem, idziemy dalej, czy coś? No chciałbym iść dalej, a czemu... Czekaj, nie... notatka. No to czytaj. Dear Isabel, happy 18th. Congratulations also for becoming the crown princess and heir to the throne. To celebrate, I have a surprise in the cellars. It's a big secret. Tell no one. Go through the laundry room. I'll meet you there. Rosabelle. Droga Izabel, mam dla ciebie prezent schowany w piwnicy. Wielkiego trola, bo zawsze życzyłam ci śmierci. It's imbued with great power. I could use it to bring you back and restore the kingdom. Ktoś nas oglądał. Pierdzielisz. No shit, Sherlock. Yupi! Come on, let's follow it. Tylko my byliśmy przed nią, ale nie ważne. Widzisz, król goblinów. They found strange clues hinting of another princess. It seemed that Isabel and Rosabelle had been close once. But what had happened to them? Despite Amadeus's reluctance, Zoya led them to the cellars. Czyli piwnica. Uncover secrets left in the dark. Zobaczmy, jak te piwnice wyglądają. Co tam jest na dole? No, piwnica. Jest wąż! Obcy! Oko! Oko Saurona!
Nie wzięliśmy tam skrzynki. Był kiedyś taki amerykański film o kosmicie z Tomem Hanksem. I ten kosmita właśnie miał w torebce takiego drugiego kosmitę. Moja macocha jest kosmitą? No dokładnie. Kosmitką właśnie. Nigdy mi tego, Duduś, nie mówiłeś, ale dobrze wiedzieć. Dobra, mamy rury, bawimy się w hydraulika. A. Fruwam! Zobacz jak fruwam! Messie! No jak żeś to zrobił? Jak tam teraz wejdziesz? Zrepsuj tu karton. Panie Mostowiak, karton proszę. No ale to nie, to źle żeś to zrobił. My to musimy mieć zaraz tam, wiesz, pod bokiem, żeby tam od razu móc przeskoczyć, nie? Więc to dobrze zrobiłeś, tylko że skręt musisz zrobić no na to prawo, baw, nie masz, na baw się. Jakie to upośledzone bydle, ja nie wiem. Takie to trudne. No i co to nam dało? No zejdź może, co? Łaskawie. Jeszcze pytanie skończyłem. No, próbuj se. No. Co ty robisz? Zostaw to! Psuję jednak! Przecież ja nic nie robię! Jak to nic nie robisz? Zostaw to! Będziesz mi psuł mój wynalazek! Nic nie robię! Zejdź stąd! No zepsułeś, stary, nie to... działa teraz. Co za szwagier? Krzyśko by tylko zniszczył. I po coś to robił. Teraz. Dupa, nie działa. Zepsułeś. A! Ty, przeteleportowało mnie... Dobrze, żeś to rozpierdzielił wszystko. No, możesz to naprawić? Rzuciło mnie z drugiej strony w ogóle. Dajże spokój. Ze mnie się śmiał. Czy ty masz koncepcję, jak my mamy wejść na tą górę? Tak. Tam wystarczy, że się zrespisz obok karton, już skoczysz. To respse karton i skakuj. No, i teraz tam trzeba wejść. Super. Szlak. Super. A możesz trochę później zrespić ten karton? Oj, tam nie narzekaj. Domyślam się, że to jest kwas. No, może dlatego, jak powiedzieli, że kwasom u kowala. Mycznik mi coś podpowiada, że ten glutek mnie zabije. Kurrem magistralem Elejso. Fajna ta lokacja, podoba mi się. Taka, taka, no to taka fajna, zielona. Glutowata. Ty, lizardy są. One piją kwasem. What? Say what? O kurde, no ale potrzebujemy teraz tego rycerza. To idź no się... bo nie rozwalisz ściany. To idź się zresp. Niby jak? Tam kulkę miałeś. Chyba mi nie wyszło. Mi też. Einsteiny. Ale ta lokacja będzie tak epicka, ja już to czuję, ona tak super wygląda. Bardzo mi się podoba. Zarąbista. Poszedłeś już tam? Jestem. Lecę do Chicago, tam gdzie są tłuste świnie. No i po co to jest? Dobra, ja trzymam tutaj i teraz co dalej? No dobrze, jeszcze raz i tam zabić. Chyba o to ci chodzi, nie? Chyba nie. Marna podróba, ale fajna margarina. To marna podróba, ale fajna margarina. Marna podróba, ale fajna margarina. Margarina. Zrób dwa kontenerki tutaj, na sobie. Taką piramidkę stwórz. I drugi jeszcze. Dobra. I teraz mi dechę tak, wiesz, pod skosem, żebym mógł tam wejść po niej. Nie mogę zrobić. W sumie może nawet zadziała. Dobra, no i wskakaj teraz też. O Jezus!
What? Co to jest za jeżowiec? Nie wiem, ale ja prawie nie żyję i to spada cały czas. Weź tam coś zrób, Grzesiek. Nie no, już przestał. Nie przestał. Pcha mnie! Duduś, pchają mnie! Dobra, zleciało. Odblokowuję kuleczkę. Jest kulka. I potrzebuję maga. Ogólnie spoko, no gdzieś jestem, wygląda to epicko, naprawdę lokacja jest super, obok ciebie. Tylko... Coś nad nami jest, czekaj, rozwalę to. Aha, no chyba, że tak. Coś tam, no to się musi dać rozwalić. Dziwne. Ha. Teraz rozwal. Ale nie to. Co się znasz na batatach? A nie możesz stąd walnąć tu, o tu, o tu, o tu? To nic nie da. Mówiłem. Dałeś radę. No i co teraz? I przypluj się brzyjek. A jest tam na to jakiś... nie było jeszcze jakiejś drogi? Wow, ktoś dowalił. Nie, szukam przycisku jakiegoś. No jest jakaś wajcha po prawej, ale no... A czekaj, a można tak zrobić? Ty, to zres po prostu dużo tych kartonów tam na dole i przeskoczymy sobie. Na końcu jeszcze... No nie, kładka to utonie, ale... A to wiesz... widzisz, co się dzieje. No. Musiałbyś wskoczyć tu. O, tu doskoczyć musiałbyś. A poczekaj, ja ci zaraz coś zrobię. O, i skacz. No ale to przecież tam nie doskoczy, to jest za daleko. Jak nie doskoczysz? Wiesz... Tam mnie trochę przecenia. Wiesz, Zoje, i skacz, dawaj. Ja się boję, stary, ty takie, tak żygasz tym po prostu. Możesz już, powiedz kiedy, to robię kul, kwadrat i skaczesz. No. Ale gdzie? No to mi pod nogami rób. Fajnie, że oblałeś mnie kwasem. Daj mi maga na chwilkę. Ja sobie zrobię tak, no że... No leć już! Wszystko... Daj mi maga, bo ty niepotrzebnie kombinujesz z tym natryskiem. Dobrze! Nie trafiłem se, tak? Geniusz! No i co? No wajchę! Kto ma większego ptaka? Możesz przesuwać wajchę? Nie mogę przesunąć. Tu są dwie wajchy. Musisz też tu być. Inaczej nie za... O, próg, wrogowie! Lizardy, jowo szumać! Przesrane, one cały czas tym kwasem plują. Chodź tu, Duduś! Ja mam tu problemy. Jakie ty tam możesz mieć problemy? Lizardy! Z ciebie to jednak jest myśoknur, wiesz? Trochę umarłem. Dwie dźwignie są, bierz tą drugą. Tutaj są znowu dźwignie. Czekaj, co jest tam na prawo? Tutaj coś można zrobić pod tą wodą. Jak to, kurczę? Ta, belka, nie możesz tej? Tamten? No tamten, to, nie tamten? Tak, nie? O. No, w sumie też można. Ty to masz zasys, chłopie. Ale człowieku. No, teoretycznie mam to, zobacz, ale to na linie jest. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ale to nie od dziś. Dajesz ty tam radę?
My sporo ominęliśmy. Pytanie, co tu mamy zrobić? No co, no mamy to przejść. O kurna, powiem ci, to podfany jednak. Zrez mi tam dźwignię i wiesz. I jolo, water polo on the pool. A zobacz, co się stało, jak wodę tam dostałem. No nic. A, Grzesiek, i teraz dźwignię spróbuj przeciągnąć w drugą stronę. Dawaj dźwignię, bo może wtedy tą znajdźkę tu wezmę. No i co? Guzik. Gunwo. A, bo tu... Dobra, wodę opuść. No opuściłem. I jeszcze w jeszcze raz, bo ja muszę tutaj tę znajdźkę spróbować. A, czyli opuść do góry. Tak. Muszę zobaczyć, jak to działa. Daj mi maga. Bo ja bez zaraz, cichaj. Jakieś głupie jest, ja nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem. Długo mam jeszcze czekać. No masz już maga. No mam, prawdę to. O to chodziło. nie do końca. Jak to kurde? No bez wody ewidentnie tego nie zrobimy. To musi być woda. Daj mi maga. Masz. Ja po prostu muszę to blokować, jak ty będziesz ten. Dobra. Rób wodę. Czekaj, bo ja coś ciekawego widzę. Tam znaczki na górze są. No tylko ja nie wiem, jak to... A, tutaj też są, tylko to trzeba rozwalić. O, widzisz? O tu. Tak, tam to widziałem, tylko że... Ptesiu, misiu. O, już widzę coś. Musisz mi dać Zoję. Aha, tam, kurde, bo tu też jest takie gruzowisko, żeby to rozpierwszanić, no ale dobra, trudno, nieważne. Dobra, chodź tu, Kamisiu. No idę. Skakuj na beczuszkę. Chodź. No, to ma potencjał. Dobra, teraz coś się dzieje. Zmień teraz ty się w maga. Nie przeciągnij. Przeciągaj tą beczkę. Maga! Zaraz się kurde! Biegaj! Wziąłeś? Gówno to dało, ale spoko. No właśnie. Też maga. No. Szkacz. Ale możesz mi dać beczkę? Dasz mi... O, ty podciągnij to. Nie, bo mi to spadnie, jak ty się pod tym ten... No spróbuj się podpiąć. Ty, nie spadło. Jak to otworzyć teraz? Dawaj tę beczkę. Próbowałem to młotem, ale nie dało rady. Dawaj tę beczkę tutaj teraz. Trzy flakony i to takie grube są, tłuste, fajne. Ty, zobacz na te gluty pod sufitem, ale fajne. Podobają mi się te gluty. Ty to nawet glutów nie potrafisz docenić. Ja tam glut jak glutem. No wiesz co? Świętokradztwo. Krabo ludzie! Krabo pająk! Dupo zając! Crab people. Na dupa. Co ty zrobił? Zahamowałeś mechanizm. Skrzynką. Ty, to mądre było. Pewnie przez przypadek na to wpadłeś, bo ty za głupi na takie rzeczy jesteś. Opa, to ty nie chcesz? Nie, raczej nie bardzo. Obejdzie się w każdym razie. Pokonałem. Jeśli jest
Twoje męstwo nie zna granic. Pozwalaj. No wiem. Nie jesteś jedynym mężczyzną, który jest pod wrażeniem mojej męskości. No jestem na górze. No, też bym tam chciał być, daj mi zoję. Jak? Pionowa ściana do góry ogólnie, więc spoko. Jak tyś tam skoczył? No tak po ludzku, wiesz. Ja tak nie umiem. Super. Nie umiesz po ludzku? Nie, nie żyję. To gorzej. Jaki szpagat. Super. Jaki mięczak. Super. No to spoko. Nie no, ludzik, nie żeby coś. No ale bez innych postaci to ja tutaj nie porządzę. Potrzebuję maga. Muszę się zabić. To se weź, co ci będę bronił. No tak. No żrej mnie, panie pająk. Co za szwagier. Same nieudolne potwory. Dobra. Ale my jesteśmy epic. 36 minut! Nie wiem, kiedy to zleciało. Wiesz, to jest... ciąga ta gra. No prawda, prawda. A people. Bardzo chamskie w tych wrogach takich toksycznych jest to, że i tak cię zawsze oplują. Jak tyś tam skoczył? Bo, a, to widzisz, daj mi zoję. Ja się odwinąłem, wiesz, z powrotem. Daj mi zoję, porzaczku. No ale to stary, jak ty tu mogłeś nie umieć wejść? Przecież to wystarczy zrespić sobie tutaj, gdzie ja jestem, dwa kartony i potem na tym jeszcze kładkę i już wchodzisz. Nie musisz nawet skakać. Pies se zoję. No, to chodzaj tutaj, Duduś. Tylko 36 minut, nie przerywamy? Zara, do kulki musimy, dobrze byłoby, jakbyśmy kartony doszli. Tutaj, potrzebujemy kartonów, dużo kartonów. Niekoniecznie na mojej głowie. I drugi jeszcze taki. O, jak ty mnie podniecasz. No. Dobrze, i teraz jeszcze tutaj jakąś deseczkę. Skoczysz po ten flakonik? No to zres mi znowu kartony tutaj. Tam se może. Ja nie mogę dwóch. A, to ty jesteś leść. Nie mogę. To czekaj, no! No czekam, no! Daj mi maga, no! Daję ci maga, no! Super! No, dajesz. No i chodź tu. Daj mi zoję. Daję ci zoję. Jakieś obskurne pomieszczenie. Obskurne wieprze. O, te ruchajniki teraz, kurde. My mamy jakąś koncepcję? Dobra. Nie! Nie! Wskocz na tą platformę na dole! Możesz... Dlaczego nie wziąłeś kulki? Zdupiłeś. Bo... Dlaczego? Grzegorz, nie no! Daj mi maga, daj mi maga, człowieku! Eniu, człowieniu! Dobra. Tu
My mamy jakąś koncepcję? No, prawie wskoczyłem, tylko że no nie wskoczyłem. Te spadają, nie? O, dobra, dobra, zrób mi mostek. Teraz już wejdę. Poczekaj chwilę. Zrób mi taki mostek. Tego mostka mi właśnie brakowało. Dobra. Które mi odsunąłeś teraz. No. Masz. Dobra, i teraz ty to samo ogarnij. Jasne. Ty, bąbel, bąbel. No idź do bąbla. Mogę ci jakoś... Wskocz po prostu na tą górną platformę. Wskocz na tą górną platformę. Potrafisz? Możesz coś takiego zrobić? I ja ci teraz jako mag zrespię tą deskę i sobie wejdziesz tutaj. Tylko musisz jakoś wejść na tą górną platformę teraz. O, daj mi maga. A, ja mam maga. Ale po co mi deskę? Zresp mi... No, nie tu! Zresp... Potrafisz wejść po desce? Zresp mi kloca tam. No wskocz. Dzięki, dzięki Grzesiek. Naprawdę pomogłeś. Nie, bo kloc był na dole, żeby cię nie przeważyło, rozumiesz? Nie wiem, czy tamten klod jest dalej, ale... Możesz idź tam do tej kulki i się zabij. Nie zrób tych desek! Nie! O kurde, udało się. No widziałeś. No, ma się tego szkila. Dobra, to co, żegnamy się chyba, nie? Tak, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za spędzenie z nami kolejnego czasu przy grze Trine. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie pamiętaj, nie bądź klocem i film oceń. No i cóż, zostawcie też komentarz, co sądzicie o tej serii, czy bawicie się tak samo dobrze jak my w to grając i widzimy się w kolejnych odcinkach na naszych obu kanałach. Hej ludziska!